Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Czarny Sport z naszej serii kariery menadżera drużyny Wolf Wisztok. A ten odcinek jest dosyć wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy od dawna pojawia się on w niedzielę. Jaka jest prawdziwa przyczyna? No, możecie się domyślić, że nie jest to przyczyna, że nasz kanał jako realizator postanowił transmitować ten mecz w niedzielę, ponieważ w sobotę mieliśmy już inną transmisję. Tak na serio, to już w przyszłym tygodniu wszystko będzie... Wszystkie odcinki, znaczy ten jeden, będzie odbyło się w sobotę i planuję zrobić małą zmianę, bo zamiast o godzinie 16 to odcinki z kariery menadżera pojawiać się będą o godzinie 15, ponieważ rozpoczął się sezon skoków. Ja też lubię sobie pooglądać, więc żeby wam było wygodniej, to idealnie przed skokami, które zazwyczaj są o godzinie 16, o 15 można będzie sobie obejrzeć film z ligi Wolf Wisztok na moim kanale. A teraz robię szybko skład tak w międzyczasie. Dobra, numer 4, numer 4 Hukenbeck, numer 5 to jest Václav Milik, tu będzie Filip Hellstrom Banks i teraz żeby juniorów ułożyć Meyer Schmidt, no to właściwie może zostać i w ten sposób. Dzisiaj mamy skład od Kacpra Siewierskiego. Jedziemy, pierwszy mecz półfinałowy z drużyną z Dunka Wybrzeże Gdańsk. Teoretycznie skład mamy gorszy o 5%, ale w rundzie zasadniczej, z tego co pamiętam, wygraliśmy z tą drużyną. Teraz idziemy na wyjeździe, więc będzie podwójnie ciężko, a więc muszę po prostu próbę toru zrobić, to jest mój obowiązek. No to wiadomo, jest próba toru, więc nie muszę za bardzo komentować, więc na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. To już jest jeden z ostatnich odcinków z tej serii na kanale, więc jeśli nie widzieliście poprzednich, to zachęcam do obejrzenia. Każdy z nich ma mniej więcej po 25 minut, bo jedziemy całe zawody. Przed nami jeszcze z tym meczem, który widzicie, zobaczycie za chwilę, to jeszcze zostały nam tak naprawdę 3 do rozegrania. Drugi półfinał, mecz o trzecie miejsce lub ewentualny finał. No i wiadomo, że rewanż. Dobra, jedziemy. Bieg pierwszy, Kościelski, Krystian Pieszczek, Martin Smoliński, Jakob Torsel. No i tu już jest ciężka decyzja na początek, a pojedziemy sobie właśnie Niemcem. Martin Smoliński. Nie wiem, zapomniałem jak się ustawiać w Gdańsku, więc ustawiam się po prostu tak intuicyjnie, ale dostałem laga, nie wiem czy na nagraniu to będzie widać. Zostałem z tyłu, reakcja startowa wcale nie taka najgorsza, ale już na 3-3, bo widzę, że błąd popełnia albo Jakob Torsel, albo Krystian Pieszczek. Teraz przylokował mnie mój kolega z pary i już się stało z 3-3 na 5-1. Blisko byłoby, żeby gdańszczanie wyszli, ale cały czas walczy Martin Smoliński i dojeżdża do zawodnika w kasku niebieskim, ale to jeden błąd i może być krucho. Co tu się stało? Czy Smoliński wyszedł na miejsce pierwsze? Nie wiem, jeszcze się to chyba nie udało, ale cały czas z tym kaskiem czerwonym, obok tego zawodnika w kasku czerwonym, właściwie równocześnie minęliśmy zawodnikiem w kasku czerwonym, zawodnika w kasku niebieskim. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, czyżby Martin Smoliński przywiózł 2 punkty? Ależ teraz piękny atak Martina Smolińskiego, on wyszedł na miejsce pierwsze, z tego co widzę Kościelski na ostatnim miejscu. I czy jeszcze zdoła wyprzedzić w kasku czerwonym zawodnik Pieszczek albo Torsel? Chyba się to nie udało, tak jest. Krystian Pieszczek, on był w kasku czerwonym. 3 punkty na konto Martina Smolińskiego, a również drużyny Wolf Wisztok. Bieg drugi, Piotr Gryszpiński, Jonas Meyer, Karol Żupiński oraz Luka Schmidt. Pojedziemy sobie tym lepszym, czyli Jonasem Meyerem. Z tego co widzę, to jest bardzo dobra para juniorska, bo Gryszpiński oraz Żupiński. No i chyba to pokazują startem, chociaż nie, bo najlepiej właśnie, ku mojemu zdziwieniu, Luka Schmidt, ale on został na miejscu drugim, bo na miejscu pierwszym Karol Żupiński ucieka do przodu, chociaż teraz popełnił błąd techniczny i już Luka Schmidt jest bardzo blisko niego, a zbliżam się jeszcze Jonasem Meyerem po zewnętrznej. No ale to jest jego tor, on napędza się tutaj, dostaje niesamowitej tej prędkości. Nagrywam ten mecz dokładnie po aktualizacji, więc będzie w ogóle ciekawie zobaczyć, czy te ścieżki się tutaj zmieniły. Na razie nie jestem w stanie określić dokładnie. Ewentualnie mogę powiedzieć, że pola startowe się zmieniły, ale nie mogę tego tak powiedzieć, ponieważ na trybie ligi jest to zupełnie inaczej niż na multi. Ostatnie okrążenie się rozpoczęło, a ja Karola Żupińskiego nawet nie widzę. Dobra, teraz go zauważyłem, ale raczej nie uda mi się go już wyprzedzić. Pójdziemy szybko przy krawężniku i tutaj było bardzo blisko, ale nie ma szans, nie ma prędkości. Karol Żupiński, 3 punkty, gratulacje. Zostaliśmy tylko z 2 punktami, z punktem Luka Schmidt, 3-3, 6-6 w meczu i tak naprawdę jeszcze żadna drużyna nie pokazała
wyraźnej przewagi bieg trzeci Wacław Milik, Jensen, Luke Becker oraz Mikael Bech. Zaufajmy Luke'owi Beckerowi, nie zaufajmy Wacławowi Milikowi i pojedźmy właśnie Amerykaninem. Każdy wynik na plus, każdy wynik powyżej 40 będzie na plus dla mojej drużyny, ponieważ jestem na wyjeździe u siebie, będę miał pewnie jakąś tam większą przewagę. Na 3-3 w tym biegu Wacław Milik na miejscu drugim. Na trzecim Luke Becker, a dalej nie wiem w ogóle kto jedzie w kasku czerwonym i niebieskim, więc na razie powiem, że Gryfy z Gdańska na miejscu pierwszym oraz czwartym. Teraz wyprzedzam Waszkę Milika, troszkę mi przeszkadza. Dwa kółka do końca, stawka się rozjechała, tak naprawdę tylko goście przez chwilę walczyli o pozycję. Raczej za dużo emocji w tym biegu nie będzie, chociaż postaram się jeszcze zrobić wszystko, żeby zbliżyć się do tego zawodnika w kasku czerwonym. Już za chwilę będę na ostatnim łuku go atakował i to się wydarzy, tak jest, założę go, ale on, czy on się napędzi na tyle, żeby mnie wyprzedzić? No nie chciałem być taki i dopychać do płotu, więc gratulacje Mikael Bech w uczciwej rywalizacji. 3-3, 9-9. No i mamy remis cały czas. Bieg czwarty, Karol Żupiński, Kai Huckenbeck, Kacper Gomulski oraz Jonas Meyer. I wiecie co ja zrobię? Pojadę Kajem Huckenbeckiem. Nie, przez chwilę miałem takie myśli, żeby jechać Jonasem Meyerem, ale kiedy widziałem, że jedzie Karol Żupiński, pomyślałem, no nie, tutaj muszę mieć seniora, żeby nabrać takiej prędkości, by móc go wyprzedzić, a lepsze pole chyba mam teoretycznie, chociaż boty wiadomo dobrze startują, reakcja startowa dobra, ale najlepiej z czwartego pola akurat wystartował Jonas Meyer, ale już Karol Żupiński go zamknął, ależ ten krawężnik na Gdańsku na pierwszym łuku nie chodzi w ogóle, choć miałem wrażenie, że przed aktualizacją tak było. Na miejscu pierwszym Jonas Meyer i mój uśmiech jest od ucha do ucha tak szeroki, bo jedziemy na 5-1 drużyną Wolf-Wisztok. No i teraz będę starał się osłaniać młodego Jonasa Meyera, aczkolwiek Karol Żupiński to jest zawodnik bardzo dobrze znający ten tor. No i nie, teraz już muszę uciekać, teraz muszę się jak najlepiej napędzać, żeby choćbym jeden zawodnik Wisztoka przyjechał przed nim, ale on widać, że jest u siebie. Tu postarał mi się mnie wepchnąć w bandę, to się nie udało. Teraz wyjechałem przed niego, ale on wepchnął mnie w bandę jeszcze bardziej perfidnie. I niestety Kai Huckenbeck będzie bez punktów, a Karol Żupiński jak na razie z kompletem. Dwa punkty na koncie Jonasa Meyera, co jest pocieszające, aczkolwiek przegrywamy 4-2, co znaczy, że w meczu przegrywamy 13-11 i tu się robi już powoli niebezpiecznie. Bieg piąty, Jakob Torsel, Martin Smoliński, Robert Chmiel z rezerwy taktycznej za Rasmusa Jensena oraz Kai Huckenbeck, on w kasku żółtym. No nie, no tym Huckenbeckiem musimy po prostu jechać, jedziemy parą niemiecką. Robert Chmiel myślę, że jest do łyknięcia, myślę nawet, że Jakob Torsel również. Słaba reakcja startowa, ale najlepsze pole startowe i dzięki temu wilki z Wisztoka, niemieckie wilki wyszły na 5-1 i dosyć z przewagą wyszliśmy na te podwójne prowadzenie. Gdzieś tam goni nas powoli Robert Chmiel, nie chcę przeszkadzać mojemu koledze, ale jestem szybszy. Robert Chmiel się napędza, teraz jeszcze uderzył w niego Jakob Torsel. No staram się asekurować mojego kolegę z pary, ale to jest też trudny owal. I sam czasami mam problemy z tym, żeby dobrze wejść w łuk albo nie przeszkodzić właśnie Smolińskiemu. Teraz jak zaatakował mnie zawodnik kasku niebieskim, aż za nim mówiłem, Robert Chmiel przepuścił atak, ale z powrotem już znalazłem się na miejscu drugim. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, lekko spowoliłem, bo nie chciałem, żeby mnie wyprzedził. Ajajaj, no i teraz będę musiał walczyć chociaż o tę trójkę na konto Wisztoka, ależ perfekcyjnie załatwili nas... Perfekcyjnie załatwili nas zawodnicy z Gdańska. Z 5-1 tak naprawdę zrobiło się 4-2 dla Wybrzeża. No i wynik 17-13 i teraz robi się tym bardziej niebezpiecznie. Nie wiem co tutaj się stało, jakieś nieporozumienie zupełne. Smoliński 0, Huckenbeck 2 i 4 punktami przegrywamy. Mikael Bech, Luke Becker, Piotr Gryszpiński oraz Marcin Kościelski. A my pojedziemy sobie Luke'em Beckerem, no nie ma opcji po prostu. Rozpoczyna się taki trudny okres w tym spotkaniu. Pierwsze punkty na minusie i będę musiał gonić drużynę z Pomorza. Teraz pięknie na 5-1 znowu wychodzą, no ale nie takie rzeczy widzieliśmy choćby przed chwilą. Staram się tym Beckerem tak asekuracyjnie troszeczkę jechać, żeby Kościelski mógł jechać na tym miejscu pierwszym, a ja go będę osłaniał, tylko nie wiem na ile to się zda. Ten drugi łuk, ilekroć chcę jechać po szerokiej, to odbijam się od bandy. Wprawdzie nie wpadam w nią, no ale to jest bardzo niebezpieczna praktyka.
na 5-1 cały czas niemieckie wilki. Czyżby Marcin Gościelski miał przywieźć pierwsze punkty w tym spotkaniu i będzie to podwójne zwycięstwo, ale bardzo blisko jest zawodnik Wybrzeża. Mam nadzieję, że dowiezie to Marcin Gościelski, a przynajmniej te 4-2. Ten wynik byłby dobry. Ja dojeżdżam do mety na jednym kole Lukem Beckerem, a z tego co widzę, Marcin Gościelski z pewną przewagą przyjechał drugi, czyli mamy wynik 5-1, 18-18 i tak naprawdę nasze dwa biegi stresu się zerują i 18-18 jest remis w meczu. Robert Chmiel ponownie rezerwa, tym razem jest to rezerwa za Kacpra Gomulskiego. No dziwne, że po jednym nieudanym starcie Rasmus Jensen i Kacper Gomulski jest zmieniany. No ale cóż, taka taktyka może trenera Wybrzeża Gdańsk. Bieg siódmy, Schmidt, Chmiel, Milik oraz Pieszczek. My pojedziemy sobie Wacławem Milikiem, no chyba tak, no Chmielu pokazał, że potrafi się tu ścigać, a Krystian Pieszczek to jest zawodnik tego miasta, więc również ma ten tor obcykany. Na z pola pierwszego startuje junior, ale najsłabiej właśnie chyba mam wrażenie start w wykonaniu Waszki Milika, ale już spokojnie, jestem na miejscu drugim, 4-2 jak na razie dla gdańszczan. Wacław Milik teraz ściga Roberta Chmiela. Nie jestem przekonany, czy się ścigali kiedykolwiek w Rowie, ale chyba tak, kiedy Wacław Milik był tam, to spotkał Roberta Chmiela, miał chyba przyjemność jeździć z nim w parze. W każdym razie zbliża się do mnie Krystian Pieszczek, a ja wyprzedzam Roberta Chmiela. Także ja wychodzę na miejsce pierwsze, a Robert Chmiel musi się uporać ze swoim kolegą, a dzięki temu ja wyjeżdżam na miejsce pierwsze i uciekam daleko, daleko do przodu. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, bez szans zupełnie Luka Schmidt na jakikolwiek dobry wynik. A ja się cieszę, bo przywiozę kolejne 3 punkty na moje konto. No i tak jest, mamy 3 punkty. Wacław Milik pokazuje swoją wartość i już będzie miał 4 punkty plus bonus. Także dobry dorobek jak na razie na półmetku zawodów. Martin Smoliński, Mikkel Beck, Kai Huckenbeck oraz Karol Żupiński. No nie, muszę po prostu pokonać tego młodziutkiego Karola Żupińskiego. Tym razem pojedziemy sobie Smolińskim. Ale trzeba przyznać, że zawodnicy niemieccy w mojej drużynie nie mają dobrych punktów na razie na koncie. Ależ znakomity start Karola Żupińskiego. No i Martin Smoliński, który ma wygraną w pierwszym biegu i następnym 0, już traci kilka, nawet kilkadziesiąt metrów do tego młokosa. Odbijam się od bandy. Kai Huckenbeck, nie wiem gdzie jedzie z tyłu. On na koncie ma tylko 2 punkty w każdym razie. Teraz błąd Karola Żupińskiego i przez chwilę myślałem, że się napędza na tyle, że troszkę się zbliżę i tak też się stało, ale czy go wyprzedzę? Wyprzedzam Karola Żupińskiego, uwaga, proszę o uwagę, ale zobaczymy na jak długo. Karol Żupiński już nabiera te najlepsze ścieżki, ale chyba z Mikkelem Bechem sobie troszkę przeszkadzają. Ja tymczasem uciekam i chyba Martin Smoliński to będzie ten zawodnik, który po raz pierwszy w dzisiejszych zawodach pokona Karola Żupińskiego. Ostatni metry tegoż biegu i wygrana Martina Smolińskiego, 3-3 w biegu, 24-24. A Karol Żupiński nie jest już niepokonany, także cieszę się bardzo. Robert Chmiel ponownie za Kacpra Gomulskiego. Pojedzie w parze z Krystianem Pieszczkiem, Marcin Kościelski w parze z Lukiem Beckerem. No i Luke Becker z najlepszego pola startowego. Kurczę, teraz to zepsułem, mogłem jechać Marcinem Kościelskim, bo przecież Luke Becker ma najlepsze pola, to też jest bardzo dobry zawodnik. No ale dobra, jedźmy. No i najlepszy start chyba gospodarza, ale znakomicie również Luke Becker, on się napędza. Kościelski na miejscu czwartym, ale widać, że ma ochotę zaatakować. Na miejscu pierwszym Luke Becker napędza się i ucieka do przodu, aczkolwiek już bardzo blisko niego zawodnicy z Gdańska, już bardzo blisko był nie Robert Chmiel, tylko ten drugi. Zapomniałem, z kim jadę w parze, chyba Krystian Pieszczek, tak. Rozpoczęło się trzecie okrążenie, ale cały czas cała stawka w kontakcie, najbardziej chaotycznie mam wrażenie jedzie Luke Becker, ale najszybciej również. Teraz troszeczkę Kościelski stracił dystansu do Roberta Chmiela, ten przechodzi przed Pieszczka, rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Delikatnie wjeżdżamy w łuk i delikatnie za chwilę wjedziemy w ostatni łuk i będziemy mogli świętować kolejną trójkę na naszym koncie. 3 punkty Luke Becker, bez punktu Marcin Gościelski, 3-3, 27-27, także wynik cały czas na styku. Chmiel po raz czwarty w parze z Jakobem Torselem na Meyera oraz Wacława Milika. No i Wacław musi stanąć na wysokości zadania, jedzie z juniorem, tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakikolwiek błąd. No i start jak zwykle fatalny. Teraz blisko tej kredy, ale czy to się
opłaci na wyraźnym, podwójnym prowadzeniu zawodnicy Wybrzeża. Teraz chciałem blisko krawężnika, tutaj wyleciał zawodnik w kasku czerwonym. Teraz chciałem pod niego, ale pięknie mnie przyblokował z jakkolwiek strony. No i tracę już bardzo dużo do zawodników gospodarzy, a ja w tym czasie chcę was się spytać, a może nie, bo teraz atakuję zawodnika Roberta Chmiela i wyjeżdżam przed Krystiana Pieszczka, tylko czy ja się napędzam na tyle, żeby nie stracić tej pierwszej pozycji? Z lewej strony przymykam Krystiana Pieszczka, ale oni jedą na zewnętrzną i teraz będzie bardzo ostro. Robert Chmiel na razie został na miejscu trzecim, ja się napędzam na zewnętrzną. No ale niestety, no te ścieżki się zmieniły i będę musiał się pogodzić z jednym punktem na moje konto, chociaż teraz bardzo wąsko i wychodzę przed Roberta Chmiela, czyli jednak dwa punkty będą na korzyść Wacława Milika, wygrywa Jakob Torsen. Brawo, brawo dla Jakoba Torsela. Nie było łatwo, brawa też dla Roberta Chmiela, bo znakomita walka. No i po raz piąty jedzie Robert Chmiel w biegu 11. Czy to jest trzeci jego bieg z rzędu? Tak, to jest jego trzeci bieg z rzędu, więc następnym raczej go już nie zobaczymy. Oj. A pojedzie w parze z Krystianem Pieszczkiem, jakby inaczej, do tego Kai Hukenbeck oraz Marcin Kościelski, który zostanie zmieniony, chociaż nie wiem, czy to Kościelskiego, czy może Hukenbecka powinien zmienić. Pojedzie Filip Hellstrom-Banks i ja nim właśnie pojadę. Także zawodnik, który powinien dać mi troszeczkę świeżości, bo na razie wynik no przegrywamy, 31-29, start znowu nie za dobry, aczkolwiek dojazd już lepszy i znakomicie Hellstrom-Banks wychodzi na miejsce pierwsze i wyjeżdżają na 5-1 zawodnicy z Wisztoka, aczkolwiek właśnie już atakują zawodnicy gospodarzy i już z 5-1 zrobiło się 3-3, a tam z tyłu jeszcze bardzo wściekły Krystian Pieszczek. No pozwól mi proszę kolego iść, bo co tu się stało, było 3-3, jest 5-1, choć przeszkadzaliśmy sobie z Kajem Hukenbeckiem, to utrzymujemy podwójne prowadzenie. Robert Chmiel z pierwszego na ostatnie, Krystian Pieszczek teraz atakuje i on już jest na miejscu drugim. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, Pieszczek był blisko wyprzedzenia Hellstroma Banksa, ale Hellstrom Banks zaczął te zawody z dużym przytupem, bo przywiezie 3 punkty na konto drużyny z Wisztoka, tak jest. A ostatecznie na którym miejscu kończy? Kukenbeck kończy na miejscu trzecim z punktem 33-33, jest remis. Ale walka naprawdę do końca. Teraz bieg 12, Lubbeker, Piotr Kryszpiński, Luka Schmidt i Jakob Torser, który jako jedyny, który przywiózł trójkę w swoim poprzednim starcie. Teraz będzie walka, pojedynek juniorów, Schmidt, Kryszpiński. I mamy nadzieję na walkę pomiędzy zawodnikami w kasku czerwonym i żółtym, ale ten w żółtym, akurat Lubbeker, został. I Torsel mu odjeżdża, tymczasem Luka Schmidt co robi? Pokazuje, że on naprawdę ma dobre motocykle i jak dobrze wybierze ścieżki, to potrafi zaskoczyć. On wyszedł na miejsce pierwsze, teraz blokuje, żeby tylko Luka Schmidt był na miejscu pierwszym, ale on nie jest tak szybki po prostu. I za chwilę może się okazać, że wyprzedzi go Jakob Torsel. Na razie się utrzymuje młody Niemiec. Teraz Jakob Torsel go wyprzedza, ale czy na pewno Torsel się napędza? Napędza się również Luka Schmidt. Ostatnie okrążenia w ogóle nikt się nie zorientował, że wyprzedziłem tę dwójkę i jadę po pewną trójkę. Luka Schmidt już odpuszcza chyba w tej walce z Jakobem Torselem. Musi się skupić, żeby utrzymać ten ważny punkt, bo dzięki niemu Wilki z Wisztoka chyba po raz pierwszy wyjdą na prowadzenie. Nie wyjdą niestety, bo wynik 3-3, 36-36, a skoro jest przerwa w biegu, to ja chcę się dowiedzieć, napiszcie w komentarzu, co myślicie o mojej poprzedniej rundzie na kanale Zakręceni w Lewo Speedway Challenge Euro Championship, gdzie zająłem trzecie miejsce, jak wam się podobał, no i co, i następny turniej mamy w Lesznie i od razu zapowiadam, że potrafię tam jeździć, lubię tam jeździć, więc oczekujcie, no i o wiadomo, zapraszam na kanał Zakręceni w Lewo. A my lecimy już biegiem 13. Kacper Gomulski, Wacław Milik, Mikkel Bech oraz Martin Smoliński. Smoliński bardzo w kratkę, Wacław Milik. Zresztą Wacław Milik 6 punktów, Smoliński również 6. Do tego Gomulski oraz Mikkel Bech. Taśma w górę, a najlepiej niestety chyba Mikkel Bech. Albo ten drugi, którego imienia już zapomniałem. W każdym razie na 5-1 jadą no gryfy z Pomorza i jeśli teraz wyjdą na 4-punktowe prowadzenie, to ciężko będzie mi już wyrównać, albo nawet wygrać.
walczy, walczy Vaclav Milik daleko, daleko z tyłu. Martin Smoliński, on raczej już się w rywalizacji nie liczy. Teraz piękny atak Vaclava Milika, już jest na miejscu drugim. On przy tym krawężniku naprawdę ma te fajne ścieżki, ale teraz co zrobił, jak zaatakował i wyjdzie na miejsce pierwsze, to był ostry atak, teraz jest blisko, no i niestety wepchnął mnie do bandy, a właściwie Smoliński tu nawet mnie nie wyprzedzi, bo widzę, że nie zależy mu już na skończeniu tego biegu jak najlepszej pozycji. Dobra, już się nie śmieję z niego, bo mnie wyprzedził i prawdopodobnie wraca w Milik 0 punktów po wepchnięciu do bandy. No tutaj powinno być wykluczenie, ale już się nie będę wadził. 5-1 w najważniejszym momencie meczu wyciąga drużyna Wybrzeża, no i teraz 2x5-1, 2x4-2 to mamy remis, także ciężko będzie bardzo, no i będziemy musieli jak najmniejszą zaliczkę, jeśli ma być porażka, to jak najmniejsza przed rewanżem. Bieg 14, Milik Hukenbeck, bieg 15, Becker Smoliński. No czy ja chcę Smolińskiego w finale? Nie do końca jestem przekonany, ale może właśnie tutaj. Ale Kai Hukenbeck jest zmieniony za Hellstroma Banksa w takim razie. Może Smoliński jakieś ważne punkty przywiezie, Jakob Torsel, no i Kacper Gomulski, który tylko 2 razy prezentował się na torze, więc jest szansa, że Smoliński go wyprzedzi, no i przyjedzie przed nim. Najlepszy start niestety zawodników z drugiego i czwartego pola, czyli niestety gospodarzy, i już na wejściu w drugi łuk, na pierwszym okrążeniu kosmiczna przez chwilę przewaga. Ale teraz atakujemy parą i już przez chwilę przynajmniej byłem przed zawodnikiem w kasku niebieskim, ale ten się cały czas broni, o kasku czerwonym nie wspominam, jadę bardzo przy krawężniku jak tylko mogę. Postaram się tak na maksa napędzić i teraz piękny atak Martina Smolińskiego, nie przepraszam, teraz jadę chyba Hellstromem Banksem, tak. I czy wyprzedzimy zawodników Wybrzeża, na razie jestem przed jednym z nich, ale rozpoczęło się ostatnie okrążenia, oni są bardzo szybcy i już jeden z nich, cały czas jeden z nich jest przede mną, a będzie jeszcze atakował zawodnik w kasku niebieskim. 4-2, no to jest zwycięstwo drużyny z Wybrzeża, tylko pogratulować znakomitej formy. Jakob Torsel 10 punktów, Filip Hellstrom-Banks bez kompletu, no 3-2. Martin Smoliński no troszkę zawodził w tych ostatnich biegach. No i bieg 15, Mikkel Bech, Luke Becker, Pieszczek Milik. W najlepszym scenariuszu byłby wynik 46-44. No nie ma co się poddawać, jedziemy ten ostatni bieg, musimy honorowo go dojechać. Mikkel Bech, Christian Pieszczek na Vaclava Milika oraz Luka Beckera. Ale już fenomenalny start Mikkela Becha. Christian Pieszczek został gdzieś z tyłu, to mnie troszeczkę zaskoczyło, ale mam nadzieję, że zawodnik kasku białym dojedzie przynajmniej na tej drugiej pozycji. Stawka się już bardzo rozciągnęła, to dopiero drugie okrążenie. Trzecie okrążenie się rozpoczęło. Była chwila ciszy, ale musiałem się troszeczkę skupić. No ale nie wiem jak tu się mam napędzić, bo te aktualizacje tory są zupełnie zmienione, te ścieżki są zupełnie inne. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie, walczymy cały czas z moim kolegą Vaclavem Milikiem o to, by dogonić, chyba to Christian, nie, to jest Mikkel Bech, ale nie wiem czy to się uda, ostatni wiraż, zaryzykuje wszystko, no niestety się nie udało. Więc 3-3 w ostatnim biegu, 48-42 przegrywamy. No i mamy nad czym myśleć przed rewanżem, musimy u siebie wygrać przynajmniej 48 punktami nad drużyną z Gdańska. Gratulacje jeszcze raz, minus 147 tysięcy. No i następny mecz idziemy u siebie, mamy nadzieję, że ten mecz, z tego meczu wyciągniemy wnioski i będziemy starać się wygrać 48-42 minimum w następnym meczu. A jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!